Cześć, siemano. Dzisiaj spróbujemy uzupełnić drobne ubytki w podłodze żuka. Ale najpierw to trzeba tutaj mały porządek zrobić, bo ten kurz pokrywa dosłownie wszystko. Tak, żeby było widać chociaż co jest zardzewiałe. Tu już mam reparaturki przygotowane do wspawania. Je też oczyszczę troszeczkę. I zaczniemy od tego fragmentu podłogi przy pokrywie silnika. Widzicie, tu jakieś kudnolisy dorwały się do tego. Tak więc wygłuszenie trzeba będzie na nowo zrobić. Może to i dobrze, bo współczesne wygłuszenia są nieco bardziej skuteczne od kawałka filcu. Jak widzicie, tutaj to wszystko chodzi, więc trzeba będzie to dobrze poustawiać, żeby zarówno klapa siadła na miejscu, jak i te części podłogi się dobrze ustawiły. Zaczniemy sobie od tej części przy samym silniku i później po kolei na zewnątrz, aż do zewnętrznego progu dojdziemy. Przewodami się raczej nie przejmuję, bo chyba sobie całą instalację od nowa zrobię. I tak się zastanawiam, czy nie puścić sobie całej instalacji we wnętrzu samochodu. Cały prąd będę miał w jednym miejscu i z dostępem w każdej chwili. I odporny na zalania. Chociaż nie mam zamiaru jakoś mocno topić żuka. Ale wiadomo, że pod podwoziem przewody to zawsze są narażone na wodę. Szkoda, że kurz nie konserwuje, bo na pewno bym tutaj z rdzą nie miał problemów. Tutaj łuk się totalnie nie zgadza, będę go musiał dogiąć trochę. Tutaj trzeba będzie troszeczkę przyciąć. W tym miejscu przystawię, więc to jest na pewno do wycięcia. Nie wiem, czy to widać. Tutaj jest taka warga. I ona jest po to, żeby się wspawać do ściany grodziowej. Tutaj tej ściany jako takiej oryginalnej nie będzie, więc tą wargę można usunąć. Chociaż jeszcze zostawię, może, bo ją zagnę, tak żeby się zespawać do tej blachy. Więc na razie usunę to wygięcie tutaj na dole, które nie pozwala dojść do końca kabiny. Flamaster i znaczymy. I teraz tutaj powinno ładnie dojść. No i jest, elegancko się zgrało. Tutaj krawędź też się zgrywa. Widzicie, ten stopień nieco jeszcze podnosi tą blachę, więc trzeba będzie się zająć najpierw tamtą stroną i tutaj środkiem, tym wzmocnieniem, a to zostawić aż na wspawanie stopnia, żeby się nie zdziwić później z wysokością. No teraz tak, teraz tu mam ładnie miejsce na spaw. Teraz mam tutaj takie drobne nieporozumienie, jakąś dziurę, jakiś ubytek. Dotąd dochodzi mniej więcej ten fragment, który będziemy teraz wspawiać, więc odegnę tą blachę, albo ją odetnę w ogóle, bo tu będzie warga od tej nowej blachy i tak wzmacniała. A to wytnę i wstawię taki kawałeczek blaszki. Zresztą tam już zostało przez kogoś zrobione podobnie. Nie za pięknie, ale została wstawiona taka blaszka. No tutaj drutu nie żałowali. Teraz tutaj nie wiem, czy widzicie, ale są takie dosyć duże fale Dunaju. To chyba też było zgrzewane wcześniej i przez to, jak odrywali oryginalną blachę, to się pofałdowało nieco. Tego teraz to troszeczkę wyklepiemy i później to oczyszczę.
No ja dole. Miało być tak pięknie, tak szybko. Powiem wam, w czym jest problem. A problem jest dość istotny. Nie wiem, czy wam wcześniej tego nie zauważyłem. Możliwe, że podczas uderzeń młotkiem to się poluzowało do tego stopnia, że... No, chodzi to trochę. Oprócz tego, tutaj to chciałem zostawić do wypiaskowania, ale chyba jednak zrobię to teraz. Widzicie też, niejako tutaj średnio trzyma. I tutaj jest jakaś bula, najprawdopodobniej zardzewiałe wszystko, więc to będę musiał wyciąć też tutaj. To, co tutaj odchodzi, to nie jest konserwacja, tylko niestety blacha tego poszycia, tego wzmocnienia. I ono już jest na tyle skorodowane, że się zachowuje jak konserwacja. Ojej, czyli trzeba będzie wyciąć tutaj kawałek blachy, wstawić nowy i do tego dopiero mocowanie tamto przyspawać. Przygoda. Każdej chwili szkoda, czy tu nie ma czegoś więcej. Widzicie, tu jest z tyłu przeżarte. Dół jest też przeżarty, więc wyciąłem razem z tym załamaniem całość. I teraz z tej blachy, tak jak widzicie, to srebrne przecięcie będę musiał taką L-kę sobie na giętarce wyciąć, wspawać w to miejsce. No i tutaj oczyszczę teraz to mocowanie i zobaczę, co z niego zostanie, a co będę musiał też wygiąć i zrobić od nowa na dobrą sprawę. Wiecie, co mnie męczy i co zrobię? To, że tam jest wszystko zardzewiałe w środku. To mnie do spokoju. Dlatego odetnę całkowicie to wzmocnienie, bo ono się już tylko trzyma na takim paseczku, to już nic mi nie da. Jak odetnę, to wyczyszczę wszystko z tamtej strony, od dołu, tak żeby to było eleganckie i wtedy dopiero będzie można przyspawać to wzmocnienie tutaj. Widzicie, to jest spód tego wzmocnienia. Tak jak czułem, tu jest dużo rdzy i nie wiem, czy by gość tam dotarł podczas piaskowania. Dlatego ja sobie to oczyszczę ręcznie. Wzmocnienie w tych istotnych miejscach mam już przeszlifowane. Reszta tutaj wnętrze będzie wypiaskowane, bo tam już jest dojście bez problemu. A teraz czas na tą bleczkę. Podspawy mam już oczyszczone, nic tylko wyciągać spawarkę. Mam nadzieję, że mi mig zaczął działać dobrze, bo coś ostatnio mi pieprzył. Jakby nie chciał drutu podawać. Nie wiem, coś dziwnego było. Na dobrą sprawę, jeśli mam już wycięty ten fragment progu tutaj, to dlaczego nie spawać sobie wygodniej w pozycji? Spawam ten wycięty fragment do tego, a później dalej do samochodu. Przyłapane, teraz przymierzę sobie do budy i ten kąt tutaj złapię. Dobrze, bo muszę po prostu wygiąć tą drugą blachę i dociąć ten kształt, który tutaj jest.
No i teraz tutaj powinno elegancko się wpasować. I tak jest. Teraz przymierzę sobie to do samochodu i muszę znaleźć miejsce otworu tego tutaj. Teraz spróbuję odzyskać tą ostatnią część i zgrać otwór w tej części z otworem w tej nowej blaszce. Udało mi się odzyskać. Jeszcze to spróbuję oczyścić, ale wydaje się, że coś z tego będzie. To jest w sumie tylko rozpórka, chodzi o ten element. Ja to pójdę przepiaskować, bo to szkoda to czyścić szlifierką, za dużo to czasu zajmie. I widzimy się za sekundkę. No jest, mamy to, wypiaskowałem. Blacha jest dość zdrowa, ma tu wżery. I tutaj na dole jedyne co, to uzupełnię ten kawałek, a tak to resztę zostawię tak jak jest. Dzień drugi zabaw z blacharką, to wczoraj zrobione wzmocnienie, będziemy pakować do budy. Muszę tylko tutaj oczyścić tą drugą część wzmocnienia. Teraz podłoga powinna jakoś ładnie siąść. Zanim zacznę tutaj podłogę spawywać, to jest jeszcze jedna zagwozdka, która mnie zastanawia i którą chcę teraz rozwiać. Mianowicie tu jest spawane takie wzmocnienie. Podejrzewam, że to jest pod to elektryczne wspomaganie z renówki, które tam gdzieś pokazywałem w którymś filmie. Ja tego wspomagania nie chcę mieć, więc przymierzę oryginalną kolumnę i przekładnię kierowniczą i zobaczę, czy coś trzeba przerobić, bo później jak tu sobie spałam podłogę, to tam będę miał takie średnie dojście. Co prawda od przodu tam by się dało, ale lepiej mieć wygodniej tutaj. No i tu ktoś jeszcze w tym całym wzmocnieniu, które ja tutaj naprawiałem, też wyrąbał wielką dziurę. Nie wiem, jak do tego doszło i dlaczego. Ja będę musiał najprawdopodobniej uzupełnić, bo tutaj o, to wszystko to jest dziura z tamtej strony, takiej nie ma. Widzicie, jest pełne wzmocnienie. I chyba też ktoś tutaj przesunął troszeczkę ramę w taki zygzak. Ale tego chyba bym nie ruszał, bo jak tak to jeździło, to wrócić do oryginału będzie trudniej niż zostawić to. Więc idę po kolumnę i spróbujemy to wszystko przymierzyć. Jak widzicie, tutaj wychodzi wieloklin, a kawałeczek niżej jest ta dziwna konstrukcja. Czyli ewidentnie to było przygotowane pod to wspomaganie. Jeszcze spróbuję odkopać to elektryczne wspomaganie i zobaczyć, jak to tutaj wychodzi. Opa! Jest i wspomaganie. Gdzie się mocuje?
Tak więc... No ewidentnie to ma być tutaj, nie chcę mi się już tego upychać, bo się namęczyłem trochę. Stąd też ta dziura w tym wzmocnieniu, żeby się silnik od tego wspomagania zmieścił. Więc to idzie do wycięcia, tym się nie przejmujemy, tylko mamy jeszcze nadzieję, że to wspomaganie współgrało z oryginalną przekładnią kierowniczą. A tu więcej jest jeszcze wycięte, to jest wycięte. Trzeba będzie trochę odbudować. No spoko, to są proste blachy, to się łatwo robi. Przyniosę jeszcze przekładnię kierowniczą dla pewności. Odkopałem przekładnię kierowniczą i już widzę, że jest dobrze. Woda wchodzi najprawdopodobniej w to miejsce. Tak. I tutaj wszystkie śruby się zgadzają. Tylko ona tam będzie jeszcze głębiej jakby. Czyli po prostu to wspomaganie współpracowało z tą oryginalną przekładnią. Więc będzie łatwo wrócić do oryginału i wyrzucić to wspomaganie. I widzę od razu, że też drążki nie były przerobione, bo ten tutaj dolny, luźny będzie pasował ewidentnie do tej przekładni. Dobra. Uspokoiłem się. Wiem wszystko. Po prostu wycinamy to wzmocnienie. I mamy względny oryginał. Nawet ten zygzak, który tutaj był na tej ramie, co wam pokazywałem, wydaje się być oryginalny właśnie pod tą przekładnię kierowniczą zrobiony. Dobra, wracajmy do podłogi. Później zajmę się tamtymi wzmocnieniami, które są przeżarte i tą dziurą tutaj pod elektryczne wspomaganie. Ale najpierw chcę sobie spawać tą podłogę, którą mam tutaj przygotowaną, żeby nie powycinać wszystkiego naraz. A jak spawam tutaj ten fragment, to jeszcze usztywni to wzmocnienie i wtedy dalej będę mógł wycinać kolejne części. Mam już wyszlifowany element, jak i budę, także teraz zabezpieczę tym podkładem spawalniczym i wspawamy, to wreszcie to wspawamy. Widzicie, tu już też przesmarowałem. No i teraz spróbujemy to jakoś spasować. Nie upaprać wszystkiego tym podkładem przy okazji. No chyba wszystko gra. Tutaj jest linia zachowana, to będziemy jeszcze doginać. Tutaj siedzi w tym felcu. Jedyne co to tutaj przy drzwiach, no tak dosłownie pół centymetra wystaje, no to jest kwestia przycięcia później już do tego progu, który tutaj będzie w tym miejscu. Spawamy. Gra i buczy. Wszystko ładnie siedzi tutaj. To spawać dalej będziemy kiedy indziej. Jak już będę miał tutaj przód połapany, to wtedy sobie tu pospałam, bo jeszcze może tak wyjść, że gdzieś będę musiał odciąć ten spaw albo rozwiercić.
tak żeby nastawić ten panel. Jeszcze tylko przymierzę pokrywę silnika i jak to będzie się działo, to na dzisiaj będzie tyle. Nawet siedzi. Tutaj ta linia jest zachowana. Ta też, tu jeszcze uszczelka jest troszeczkę wyszczępiona, więc na to trzeba wziąć poprawkę. Ale myślę, że powinno być. Jak na pierwszy w życiu element blacharski, który spawałem, poszło dość sprawnie. Jestem zadowolony. Jeszcze zobaczymy, jak się zejdzie z resztą puzli, ale miejmy nadzieję, że nie będzie źle. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Szczała!